Zupa gulaszowa brzmi z węgierska. No tak. Ale ja słyszałem, że właśnie Węgrzy wzięli część potraw z kuchni romskiej. To zgadza się pani z tą hipotezą? Zgadzam się. No to ja się też z nią zgadzam, a w tej chwili powiedzmy coś o składnikach. To jest mięso wieprzowe. Mięso wieprzowe, jarzynki mrożone, cebula, sól, kminek, papryka marynowana. Papryka marynowana konserwowa. Taka zwykła ze sklepu czy domowa? Może być ze sklepu? Może być ze sklepu tak samo, ale radziłabym domową. Aha. Tutaj liść następne. Liść laurowy, każdy wie jak czerwona wygląda. Czerwona papryczka. Oj, pięknie czerwona papryczka, bardzo tak, intensywna, to ładna właśnie papryka. Dodaje kolorytu całej zupie. No i to jest kolejny ślad węgierski tutaj, ten kolor papryki, pieprz i to jest chyba ostra papryka, prawda? Tak. No i zaraz Państwo zobaczą, jak z tych składników powstanie romska zupa gulaszowa. I teraz na mocno rozgrzany tłuszcz pani Ewa wkrawuje tak zręcznie cebulę. Bo co? Bo to nie ma na taborze desek, to się tak to robi ręcznie, prawda? O to chodzi właśnie, panie Robercie. I co, ta cebula powinna się... Ona się teraz przyrumieni, zaraz mi pan poda wszystkie po kolei przyprawy. Dobrze, może jeszcze jedną cebulę pani poda. Bardzo proszę. Proszę bardzo. I widzą państwo, to jest kolejny węgierski ślad. Jeśli państwo pamiętają program o puszcie, to tam Chikos też bezpośrednio nad kociołkiem wkrawywał wszystko ręcznie, bez żadnych desek. Papryka też miała taki piękny kolor. A ja muszę państwu powiedzieć, że koledzy się tutaj ze mnie z zespołu śmiali. Pani Ewo, śmiali się ze mnie strasznie, że wyglądam jakbym z Rumunii przyjechał. Bezpośrednio jestem tak dziwnie ubrany, ale wyglądam tak naprawdę? Nie powiedziałam. Nie? Ale Rumunia to też piękny kraj. Też jest piękny. Byłem parę razy, naprawdę piękny. I ludzie są mili. A teraz, panie Robercie, proszę mi podać kmineczek. Proszę bardzo, jest kminek. Robi się gorąco, rozpinam swój piękny kożuch. Ile dużo? No tak z trzy garstki. To tak na szczyptę, bo ja to też nie umiem panu powiedzieć. To na oko, no pewnie. Pieprzu troszeczkę. Pieprz, proszę bardzo. Tak. Ja tutaj ostrzegano mnie, żebym się nie zabierał do czynności kuchennych, bo według romskiej tradycji to kobiety teraz tylko królują. Teraz papryczkę tą czerwoną. Papryczkę czerwoną. To prawda, że tylko kobiety gotują, mężczyźni nie? Tak, proszę pana. Mężczyźni degustują na końcu. I powiem państwu szczerze, i tak, moim zdaniem, tak powinno właśnie być. Mężczyźni degustują na końcu. Proszę bardzo, jeszcze to może ostrą papryczkę mi proszę. Już daję. I teraz to wszystko pomieszamy. Naprawdę. Cebulka się nam będzie rumieniła. Cebulka się będzie rumieniła, to jest klasyczny, madziarski sposób. Słowianie, proszę państwa, nie rozpuszczają papryki w tłuszczu i nie wiedzą, jaki błąd czynią. A tutaj proszę. Jestem wzruszony, prawdziwa zupa gulaszowa. Płaczemy nie tylko ze wzruszenia, ale i z dymu. Cebula się dusi, więc możemy kroić mięso. Pani Ewo, w drobną kostkę, w grubą kostkę? Obojętnie, to już jest. Znaczy jak będzie w grubszą, to się pewnie będzie dłużej zupa gotowała. Będzie się dłużej gotowała, ale ponieważ jest to wieprzowe mięso, więc wydaje mi się, że to będzie szybciutko. I tak szybciutko, na pewno szybciej niż miałaby to, niż z wołowiny. Niż z wołowiny. A tę zupę się zawsze państwo robią z wieprzowiny? Zawsze. Zawsze. No i bardzo dobrze, bo się szybciej robi po prostu. Cebula się przyrumieniła, więc co? Tak, dajmy panie mięso. Robercie, damy teraz sobie mięsko. Tak. Ono się musi teraz nam przydusić tu. Ile? Jakieś 15 minut wystarczy? Takie 15-20 minut musi. No to skoro musi, to pozwalamy mu się dusić. Damy mu tyle, ile czas. Powinno. Tak wygląda uduszone mięso. I co, panie Ewo, teraz? Trzeba wrzucić je tutaj do tego wywaru. To bardzo proszę. To jest wywar normalny, jarzynowo-mięsny wywar, tak? Taki jak się smak na zupę robi. Na wieprzowych kościach może tak być? Jest, może być. No więc prosta rzecz. I proszę spojrzeć, jak ten wywar teraz się zrobił od papryki czerwony. I teraz będzie jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy wcześniej, mianowicie ciasto. Mam rację? Ciasto, tak, panie Robercie, będzie to ciasto. Zrobione na samych jajkach. Aha. To pokażmy to ciasto może. Zrobione w rękach. A, pani ma tutaj... Pokażmy to tak. O, to są jajka i mąka, nic więcej, i prawda? I mąka, więcej nic. No to trzeba je zarobić. Ja już biorę patelnię stąd. To się zarabia minutkę. Zarabiamy minutka. Ciasto, tak. Więc tak wyrobione ciasto. W podobie troszeczkę może jak na kopytka, urywamy po kawałeczku, informujemy sobie taki krążek, panie Robercie. Z tego krążka będziemy sobie urywać takie kluseczki do tej zupki. No, to ja naprawdę coraz bardziej wierzę w to, że jednak Węgrzy przejęli coś z kuchni romskiej, bo Węgrzy dodają identycznych kluseczek do zupy gulaszowej, się cipetkę nazywają. Tak. I teraz...
pani będzie to wrzucać do zupy i bezpośrednio. Teraz trzeba bezpośrednio właśnie wrzucić. Czyli co, możemy podejść do... Możemy już sobie podejść do zegarka. Kotła. Tak. I teraz. Aha. I trzeba i po prostu... Kształt jest nieważny. Ważny jest tylko smak, żeby był dobry tej zupy. A ciasta pani nie soliła? Nie, nie musi być solone. Nie, panie Robercie, dlatego że jest zupa dobrze doprawiona. Aha. I to ciasto się po prostu w tym gotuje. I teraz musimy zaczekać, aż nam się to ciasto zagotuje w zupie, czy... Tak, panie Robercie, na samym koniec dajemy wszystkie jarzynki, paprykę. Aha. Czyli ciasto się musi zagotować w zupie. To się dymi jak z Wezuwiusza. Co to znaczy, że można tam już rzucać następne rzeczy? Tak, panie Robercie, proszę mi te jarzynki. Proszę bardzo. To są normalne jarzyny w drobną kostkę pokrojone. One są akurat z mrożonki, mogą być też świeże. Dobrze mówię? Dobrze pan mówi, panie Robercie. Tym razem dobrze mówię. Nie zawsze mi się to zdarza. I jeszcze, jak się domyślam, mamy to wszystko. Papryka marynowana. Tak, to jest bardzo ważne, żeby ją wlać razem z tą. A, razem z zalewą. Czyli to jest papryka w occie i ten ocet tutaj wyostrza smak całości. Lachizu Mikke Radana. Na jestukie. Powiedziałam, że zrobiła pyszną zupę, pani podziękowała, a wy zróbcie sobie taką zupę w domu, bo jest naprawdę kapitalna. To jemy. Proszę państwa, na koniec programu o kuchni romskiej zaproponowano mi, żebym stał tutaj z charakterystycznym dla muzyki cygańskiej instrumentem skrzypcami. Ale ja jestem tak najedzony, że wybrałem kontrabas. On też jest charakterystycznym instrumentem dla tej muzyki, a poza tym zdecydowanie łatwiej się z niego oprzeć w takim stanie jak mój. Wszystkie wróżby mi się spełniły. Wszystko się stało tak, jak powiedziano. Nie powiedziano, że będę grał na kontrabasie. Nikt mi tego nie wywróżył, dlatego też znęcam się nad tym instrumentem niemiłosiernie. Ale te wszystkie dania, które były dzisiaj pokazane, są autentycznymi romskimi potrawami i mogę o nich powiedzieć tylko jedno, że no, trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby ich nie ugotować. Były naprawdę doskonałe. Do widzenia.